Część Boże! Czwarta część świadectwa namaszczonego. Drugie świadectwo jest takie. Zbudziłem się pewnej nocy w lutym 2015 roku i w czasie modlitwy pytam się Pana Jezusa, co mogę, Panie Boże, zrobić takiego szczególnego dla Ciebie? Idź pieszo do Osuchowej. Była odpowiedź. Zaskoczyło mnie to zupełnie, bo mieszkam ponad 400 km. Od tego miejsca, choć pochodzę z tamtych okolic. Do Osuchowej miałem kilkanaście kilometrów, a do Rzeki Bóg dwa. Orędzia o tym świętym miejscu znałem dopiero od kilku lat. Dziękuję tu z całego serca. P. Bronkowi za Dziecko Marii i Panny, za to dzieło przy ogromnej wagi. Jest to skarbnica arcyważnych informacji. Czytam je już prawie 10 lat i to prawie codziennie, a komentujący są dla mnie jak przyjaciele. Ja się nie udzielam. Powód, brak czasu, no i z natury jestem nieśmiały. Poszedłem w intencji wyboru na prezydenta Andrzeja Dudy, a także jako prośba o zbawienie tylu ludzi, ile kroków w cudzysłowie przejdę. Tamten maj, szedłem w maju, około dwa tygodnie. Był zimny. Spałem tam, gdzie mnie noc zastała, więc marzłem. Już pierwszego dnia zrobiłem sobie odciski na stopach. Miałem wodę święconą. Woda święcona i krzyż są potrzebne do chrztu dzieci nienarodzonych. I tylko nią się smarowałem. Ogólnie rany goją mi się źle i długo, nawet tygodniami, ale tym razem po kilku dniach nie było śladu. Ostatnią noc przespałem, a właściwie przemodliłem w puszczy białej, zaszyty w lesie, dokładnie pomiędzy Brokiem a Osuchową. Po pierwszej w nocy zbudził mnie przeraźliwy, w cudzysłowie, świdrujący głos, w cudzysłowie latającego ptaka śmierci. Jak ktoś go choć raz słyszał, to wie o co chodzi. Głos ten przemieszczał się i po kilkaset metrów naraz. Ataków złego doświadczałem już wcześniej, ale ten był wyjątkowy, paraliżował mnie strach nie od głosu, ale od ataku duchowego. Przyszło natchnienie. Odmawiaj różaniec. Z początku z trudem, ale im dalej, tym lepiej, i tak do rana. Za to osłuchowa już za w słowiu chwilę. Z pięknym widokiem, szedłem od strony stawów które całe tonęły, osnute majestatyczną mgłą. W oddali widać już było krzyż miejsca objawień. Wyobrażam sobie teraz zdziwienie moich kochanych rodziców, gdy za kilka godzin, a nic nie wiedzieli, z ogromnym plecakiem, umęczony, ale szczęśliwy, stanąłem w drzwiach. A teraz pragnę podziękować Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Za wszystko za życie że mogę służyć mamie niebieskiej za wszystko za to że jest moją panią królową i władczynią za każde jej cierpienie dla nas te dawne i obecne po prostu brak słów niedawno jeszcze leżała krzyżem przed tronem Boga za Polskę ale pan Jezus nakazał już wstać świętemu Józefowi patronowi czasów ostatnich, a naszemu, w cudzysłowiu honorowemu, królowi Polski i władcy za wszystko i prosimy o więcej, bo wiemy, że dopiero teraz nadchodzi Twój czas. Pani prorokini Jadwidze i całej grupie Boga Ojca, być tam na święcie to jeden wielki cud, a jacy ludzie, prawie sami mistycy, wybrani z wybranych, Żywemu płomieniowi, za wszelką Twoją pracę dla Twoich przyszłych owiec, niech Ci Pan Bóg błogosławi i strzeże. Prorokowi Cyprianowi, dziękuję za wszystko i wytrwaj w gniewie Boga. Niech święty gniew w Tobie wzrasta, aż do przelania, bo inaczej zginiemy. Informacje, jakie dał Ci Pan Jezus, są takie, że to prawie całe badziewie współczesnej nauki. Trzeba wrzucić do kosza i spalić. Prorokowi Grzegorzowi za intronizację, za wszelki trud prowadzenie nas, pouczanie, karcenie: Z tobą, proroku Grzegorzu, łatwiej się żyje na tym łespadole. Dziękuję, prorokini, siostrze Czesławie Polak, za to wielkie dzieło, które dokonujesz własnymi rękami, za prowadzenie nas. Mimo, że nie widzisz ku nowemu Jeruzalem, będąc przy tym tak cichą, skromną i nieznaną. Dziękuję prorokini Alicji, prorokini Małgorzacie, Małej Iskrze, prorokowi księdzu Adamowi Skwarczyńskiemu, prorokowi Tomkowi, prorokini Ewie, prorokini Anie i wszystkim innym, których przekazy mogłem czytać. I brać z nich naukę i siły do pracy w winnicy Pańskiej. Dziękuję wszystkim świętym orędującym za nami. Wymienię tylko kilkoro, choć lista jest nieskończona. A więc dziękuję Ci siostro Faustyno, która jest druga w ważności wśród kobiet po matce Bożej, rozalice Celakównie, Świętemu Janowi Pawłowi II, Świętemu Stanisławowi Wyszyńskiemu. Świętemu Andrzejowi Boboli, Adamowi Człowiekowi, za wszelkie przekazy, w tym cudowny obraz Matki Współczucia i Miłosierdzia, i za obietnice dołączone do niego. Na koniec mam dwa zadania domowe dla chętnych. Pierwsze: nie przedstawiłem mapek z krzyżami, więc narysujcie trzy osobne krzyże z miejscami świętymi, a trud. Ofiarujcie Matce Bożej. Drugie, policzcie, ile dusz jest zbawianych i ile dusz czystowych uwalnianych. Jeżeli odmówi się w każdej godzinie świętej po kolei cztery różańce drogi krzyżowej, spokojnie da się tyle odmówić. Ale musi to być modlitwa z werwą i aktywna. Po prostu trzeba chcieć. Dodam tu jeszcze, że za odmówienie mam takie natchnienie. W trzeciej godzinie konania Pana Jezusa, w godzinie 1430 15 od 14 1430 koronka, każdorazowo zbawianych jest 175 osób, a uwalnianych 17500 dusz. Więc również w zadaniach domowych, i to trzeba uwzględnić, będą jeszcze dwa różańce Drogi Krzyżowej. Trud ten ofiarujcie Panu Bogu poprzez przeczyste ręce Maryi. Nagroda dla wszystkich bez wyjątku. Mam to w natchnieniu. Którzy rozwiążą to zadanie, Pan Bóg da specjalne nagrody, o których się dowiecie najpóźniej podczas ostrzeżenia. Bardzo gorąco wszystkich zapraszam do odmawiania Różańca Drogi Krzyżowej w godzinach świętych. Ciekawostki. Zwróćmy uwagę na kształt Wisły, który to wraz z Tatrami tworzy znak zapytania. Mapa fizyczna Polski czyżby przed wiekami opatrzność Boża zadała to pytanie? Odpowiedź jest już teraz oczywista. W dziele Olechi Janusz Bieszk wymienił wśród królów lechickich Jessego, który rządził w ponad tysiąc, tysiąc lat przed naszą erą. W dawnych kronikach Olechi jest potwierdzona nazwa carodom, między innymi w kronice Prokosza, nadana późniejszemu Krakowowi przez króla Lechitów, zwanego carem. Wiadomym też było, że nasz naród wywodzi się od Jafeta, syn Noego, i od jego syna Jawana, zwanego Iwanem. Możemy o tym przeczytać między innymi w kronice Polski Dzierzwy. Szczęść Boże! Brat Andrzej, rady: oddać naszą wolną wolę Panu Bogu poprzez serce Maryi. Mamy wtedy pewne zbawienie, a ponad to specjalne łaski. Nic nie czynić na, w cudzysłowie, własną rękę czyli zapraszać Pana Boga, Matkę Bożą, do każdego dnia, każdej chwili i każdego działania. Nie przywiązywać się do niczego. Wtedy będziemy wolni, zapierać się siebie każdego dnia, a czynić tylko to, co trzeba. Pamiętać o jamużnie, dobre uczynki, katechizm, zamawiać msze święte, zawsze pamiętać o różańcu i jak najczęściej modlić się w nocy. Tytuł powyższego świadectwa podyktowała sama Matka Boża w piątek 4 lutego. 2022 roku, w, go, w nocnej godzinie Miłosierdzia. Dziękujemy Ci, Najukochańsza Matko Boża i Królowo Polski, że jesteś z nami. Wspierasz nas, wypraszasz dla nas łaski, pomagasz odnaleźć prawdę i prowadzisz nas. Prosimy, przyjmij w darze od Twoich dzieci podziękowania, naszą miłość, modlitwy, wszelkie troski, zmagania i pragnienie. Służenia we wszystkim Bogu Trójjedynemu i Tobie, Najukochańsza Matko Boża Trzeciego Tysiąclecia. I na tym kończy się świadectwo namaszczonego. Namaszczony zachęca do przyłączenia się do nas, do rozszerzenia naszej wspólnej działalności na rzecz ratowania świata przed złem. Teraz właśnie jest ten czas obudzenia się i potążania za Panem Jezusem w pokonaniu szatana i ludzi, którzy za Nim idą. Po ostrzeżeniu, czyli małym sądzie Ducha Świętego, będzie to już oczywiste i łaski będą dużo mniejsze, ponieważ będzie ukazana prawda. Kochany bracie, kochana siostro, właśnie teraz jest ten czas. Opowiedz się za Panem Jezusem, a będzie to najważniejsza i przełomowa chwila Twego życia. Bóg zapłać wszystkim osobom, które przystąpiły do nowenny pompejańskiej w intencji o pomoc w trudach i przeciwnościach namaszczonemu bratu Andrzejowi powstało 10 grup modlitewnych do skompletowania 11 grupy brakuje kilka osób Bóg zapłać wszystkim osobom które włączyły się do kolejnej nowenny pompejańskiej w intencji o dar kapłana dla wspólnoty Krzyża Nowego Jeruzalem. Udało się utworzyć 5 grup modlitewnych Tworzona jest szósta grupa. Zapraszam chętne osoby, które by chciały dołączyć do modlitwy w tych intencjach. W opisie pod filmem podam mojego maila, na który można się zapisać do modlitwy. Każdej osobie będzie przypisywany dziesiątek różańca. Bóg zapłać za pomoc modlitewną i finansową w dziele domu dla Krzyża Nowego Jeruzalem. Prosimy o dalsze wspieranie modlitewne. I jak to ma możliwość również finansowe. Informacje o Domu dla Krzyża Nowego Jeruzalem będą też w opisie pod filmem. Pamiętajmy też o modlitwie za proroka Cypriana Polaka oraz o postach w jego intencji. Również w opisie podam maila do osoby, która prowadzi Różę Różańcową oraz zapisuje posty. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.